Cześć, tu Zdobek. Dzisiaj porozmawiamy sobie o babrzyskach. Brzęczyszczykiewicz. Babrzysko. Wyraz dobry dla obcokrajowca. Ciężko do powtórzenia. Są to takie miejsca w lesie, chociaż nie tylko w lesie, do których przychodzą dziki i jelenie na, można powiedzieć, spa. Używają tam kąpieli błotnych. Zobaczcie. Tutaj to są takie podmokłe miejsca, jakieś często bagienne, gdzie dziki najczęściej przychodzą się wytarzać. Po co to robią? Z dwóch przyczyn głównych. Po pierwsze, latem, wiadomo, żeby się ochłodzić. Po drugie, pozbywają się w ten sposób pasożytów i zabezpieczają się przed nimi. Ponieważ gdy wyjdą z takiej kąpieli błotnej, zostaje na nich taka skorupa z tego błota całego, przez którą owadom, kleszczom trudniej się dostać. Przy odrobinie wyobraźni ta kałuża pokaże nam zarys zwierzęcia. Zobaczymy, czy zgadniecie, co to jest. Zobaczcie, tu leci linia grzbietu. Tu wąski, taki klinowaty pysk. I krótkie nogi. No jeleń raczej to nie był. Sądzę, że tutaj kąpał się ostatnio dzik. I to nawet sądząc po rozmiarze tej kałuży, całkiem spory. Całe szczęście, że go nie zostaliśmy tutaj. Moglibyśmy nie dać rady filmować. To miejsce, w którym jesteśmy, jest podwójnie specyficzne. Jest babrzysko, ale gdy się rozejrzycie wokoło, można zaobserwować dziury. Są to dziury po wydobywaniu torfu. Są one już uwzględnione na mapach z 1874 roku. Po naszemu, na Kaszubach jesteśmy, mówimy, że to są torfkule. Miejscowa ludność wydobywała z nich torf, którym później paliła w piecu. Był to taki opał dla ubogich, ponieważ niestety nie wszystkich było stać na to, żeby iść sobie do lasu, wyrobić drewno. W tych miejscach uważajcie. Zaraz chyba sami odkryjecie dlaczego. Jeżeli nie będziecie mieli pomocy, może się to kiepsko skończyć. Zobaczcie, jak głęboko. Gdybym tam wszedł, wpadłbym no prawie po pas. Gdybym był sam, ciężko by było się wydostać. Mówiłem, że w takich babrzyskach kąpią się dziki, ale kąpią się też i jelenie. Czego dowodem może być ten zrzut, znaleziony w tym babrzysku. Wyciągnąłem go z tego bagna. Przyjechałem do domu. Pięknie go umyłem pod prysznicem z tego bagna, z tego błota całego. Pojawił się delikatny smród. Wróciłem do kancelarii, położyłem zrzut na biurku i pojechałem w teren. Po około godzinie wróciłem z powrotem. Cała kancelaria była zaś smrodzona. Ten zrzut, leżąc w tym bagnie, naciągnął wszelkiej esencji, która tu jest. Dzik, jak się tu kąpie, to nie zważa, czyli może się tu załatwić. I ten rzut tym wszystkim naciągnął. Wierzcie mi, że było totalne wietrzenie kancelarii, a zrzut wylądował na 2 tygodnie na świeżym powietrzu, dopóki całkowicie nie wysechł. Możecie zadać pytanie, skąd taki zrzut znalazł się w tym bagnie. Otóż z końcem zimy, początkiem wiosny, jelenie zrzucają takie poroże, mniejsze lub większe. Na to miejsce wyrasta im nowe. Prawdopodobnie jeleń, kąpiąc się w tym bagnie, już miał na tyle osłabione poroże, że podczas wycierania, obcierania odpadło jemu i zostało w tym bagnie. I nabrało takiego pięknego brązowego koloru. I pamiętajcie, jelenie, sarny, daniele i łosie mają poroże, to nie są rogi. A teraz pokażę wam coś jeszcze. Co robi człowiek po kąpieli? Człowiek wyciera się ręcznikiem. Co robi dzik po kąpieli? Wędruje do takiego drzewa i się o nie obciera. Jak jeżeli jest nagminnie używane to drzewo, to zobaczcie, co się dzieje. Dochodzi aż do drewna. Zresztą tutaj zasiedlają go później jakieś owady. Drzewo wydziela żywicę. Ta żywica wciera się w sierść dzika, suknię. Tu, jak się przyjrzeć, to widać nawet, że zostawił swoje włosy. Mieszanina żywicy i tej mazi z błota powodują taką skorupę. Na dużych, starych odyńcach
robi się wręcz taki pancerz twardy, który nie dopuszcza pasożytów do jego skóry. Gdy dzik zaczyna, powiedzmy, użytkować takie drzewo i ono jeszcze nie wydziela żywicy, dziki swoimi zębami, które nazywamy szable i fajki, to są takie długie zęby wystające ze szczęki, kaleczą drzewo. To widać. Nawet widać zarys, jak szablą pociągnął po drzewie. W ten sposób powodują, że żywica się wydziela i mogą sobie zrobić omawiany już pancerz. Skąd wiemy, że z tego drzewa korzystają dziki? Bo spójrzcie, na jakie wysokości jest to drzewo okaleczone. Dziki raczej są zwierzętami niskopodłaziowymi, dlatego też obcierają się nisko. Gdyby z tego drzewa korzystał jeleń, byłoby ono obtarte na znacznie większej wysokości. Jeżeli spodobał Wam się nasz dzisiejszy odcinek, subskrybujcie nasz kanał, łapka w górę, a ja się z Wami żegnam do następnego odcinka. Do usłyszenia!